godziny takie dobre w wykonaniu Śląska, te pierwsze po przerwie. Potem tak trochę już znowu się... Nevím, jestli 10 minut, ale v koncůvce prosto Rakův váčil, dali tam novej energie, bardzo mocných zavodníků. Dla nás byl problém v ostatnej čeští meču, že jsme museli robit rotácie v obroně. Tam měl Puerto problém a museli jsme tam trochu zrobit změny a rotácie v obroně, ale to nie jest pierwszy raz, gdy jsme stratili takto meč v ostatnej češti meču. Tam podobně i na koroně a toto prosto velké družiny musí uváčit. Musí tam být charakter, musí tam být większe zaangažovanie, większa zodpovědělnost. Toto mě brakovalo. Dlatego máme dzisiaj 0 punktów. Czy jeszcze trenerze, chciałem pytać, czy zestawienie 11 na dzisiejszy mecz było w jakiś sposób podyktowane tym, jak gra Raków, bo gra nietypowym ustawieniem. Czy jakby to nie miało znaczenia i czy to byłby zespół grający 4-4-2 czy 5-3-2 nie miałoby znaczenia w desygnowaniu tych piłkarzy? Wiedzieliśmy, że Raków gra tymto ustawieniem. V přervě reprezentací jsme pracovali, přigotovali jsme se na ten styl jejich hry. Měli jsme tam svůj styl přigotovaný, i dlatego tam byli ty závodníci, jako je Filip Markovič na devionce Děšaj. Chtěli jsme na těch mocných obronců gospodářů dát trochu šipčejší i zrutnější typy napásníků, ale za mě jsme si za málo šancí tam přigotovili v traktě meču. Byly tam také okázie, byla tam aktivnost, nemyslím si, že jsme tylko 10 minut grali, to si nemyslím. Já si myslím, že ten meč se tak odgrýval box, jedna druhá strona, ale jak jsem mluvil v koncůvce, gospodáři pokázali większe pragnění za zvyčanstvo. U Puerta je to kostka, tam si skrenčil nohy a kostka. Benže badanie, až přijecháme s povrutom do Wrocławiu. A to druhé, ta druhá kontuzia, jste se pýtala? Na Markoviča, tam byly tylko kremps, tylko skruč, tak po polsku. Skurč. Tak on to, ale tam to je tylko toto. Już o personalnie, to właśnie chciałem zapytać o ten debiut Markowicza właśnie jako napastnika, jak trener ocenia jego występ właśnie na tej pozycji dzisiaj. On pracoval, já myslím, že Filip pracoval za dlužo, někdy tam trochu brakovalo lepší spolupráci s ostatními kolegami v ataku, ale pracoval. Ten pomys byl taky, jak jsem mluvil, tam trochu šipkosti věnčej, zrutnosti na těch širokových obronců gospodářů. Ale nevstřelil branky, brakuje nám efektivnost v ataku. Toto je náš problém, na kterém musíme pracovat ostatní čas. Jak ty mám, to může být Mateusz Radecki, který dzisiaj się pojawił po raz pierwszy, czy on jest szansa, że za tydzień już na przykład będzie gotowy do gry w wyjściowym składzie? Pierwsze jsem zadovolený z tego, že Mateusz jest po tej vážnej kontuzii už s povrutem na bojsku. On ten prošlý týden grál część meču za druhý zespůl a v tréninku je 100%. Dlatego jsme ho dali do 20 Děšaj na ten meč a přišet na bojsko ostatnej čeští meču a to dla mě je pozitivní signál, dla mě i dla nás všech, kdo přišlo. Jeszcze ostatnie pytanie o absencję Michała Krawka, bo nie było mowy, bo było mowa Mateusza Kolegiaku, że go nie będzie, widzieliśmy bardziej tak. Pokoli. Tak jak mluvíte, ty závodníci, jako je Mateusz Choleviak, jako je Vojtek Gola za kartky, Mateusz Choleviak kontuziovaný, je tam Vojtek Celeban a Adrian Vyščař, ty jsou na dlouhodobě, ale Michala Chrapka nebylo dlatego, že ten ostatní trénink včera se nečul dobře a je chorý, takže dostal kroplůvky a zůstal ve Wrocławiu.